Przyjechali. Dobry kleje, pasterz. W minioną sobotę piłkarze Zagłębia Sosnowiec rozpoczęli zmagania w kolejnym sezonie rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. W pierwszym spotkaniu od razu musieli zmierzyć się z wymagającym przeciwnikiem z Gdyni. Arka mówi głośno, że chce bezpośrednio awansować do Ekstraklasy, a więc faworyt tego spotkania był tylko jeden. O wynik tego meczu nie martwili się kibice na stadionie. Świętark 3-0. Na ludzie. 3-1. Dobra. Panowie, nie ma co dużo gadać. Tylko razem możemy coś osiągnąć, okej? Zespół to jest siła, kurwa. Dawać od początku, od pierwszej kolejki. Dawać, panowie. Pokażmy, że kurwa jesteśmy drużyną. Jeden za drugiego zapierdala. Dawać! Kto wygra mecz? Zagłębie! Dawaj, dawaj! Kurwa! Nasz zespół ostatni raz wygrał w Gdyni 40 lat temu. Przed rokiem gospodarze zwyciężyli 2-0. Nie dziwi więc zatem ostra mobilizacja w obozie Zagłębia. Sosnowiczanie chcieli rozpocząć ten sezon dobrym wynikiem, a więc męskie słowa w szatni nie były przypadkiem. Po minucie ciszy upamiętniającej kolejną rocznicę powstania warszawskiego sędzia Radosław Trofimiuk dał sygnał do gry. Pierwsze minuty to dominacja gospodarzy, którzy od samego początku narzucili swój styl. Zagłębie, mające 6 debiutantów w pierwszej jedenastce, broniło się jednak bardzo dobrze i czekało na moment do kontry. Najbliżej zdobycia gola był w 29 minucie Wojciech Szumilas, który uderzeniem z woleja trafił w poprzeczkę. Gospodarze nie dawali za wygraną. 10 minut później z rzutu wolnego uderzał Adam Deja i po jego strzale piłka również odbiła się od poprzeczki. Pierwsza połowa zatem bez trafień, ale to co najlepsze czekało na kibiców w drugiej odsłonie. Dawać, panowie, dawać, szycie! A po przerwie trener Dariusz Marzec i Kazimierz Moskal pozostawili wyjściowe jedenastki na placu gry, a do pracy wzięło się Zagłębie, które rzuciło się do szaleńczych ataków. Na skrzydle szalały Patryk Bryła, a także Maksymilian Banaszewski, natomiast Arka próbowała kontrować środkiem pola. Każde uderzenie gospodarzy bronił jednak znakomicie dysponowany Kamil Bielikow. W 63 minucie natomiast Arka otworzyła wynik tego spotkania.
Hubert Adamczyk zagrywa do nieklinowanego Michała Bednarskiego, a ten uderzeniem przy słupku pokonuje Bielikowa. Eksplozja radości na trybunach, a w naszym obozie zmiany. Na placu gry melduje się kolejnych dwóch debiutantów, Aleks Tamke i Wojciech Kamiński. Zagłębie po stracie bramki szybko wzięło się jednak do pracy. 80. minuta, dośrodkowanie w pole karne Arki i faul Mateusza Stępnia na Aleksie Tamke. Sędzia Trochimiew bez zastanowienia wskazuje na wapno. Do piłki podchodzi sam poszkodowany, uderzenie w prawej róg bramki i mamy 1-1. Trener Kazimierz Moskal dokoluje zmiany. Na boisku meldują się Nicolas Korzeniecki i Quentin Sedorf, którzy zastąpili debiutantów Wojciecha Szumilasa i Maksymiliana Banaszewskiego. Ten drugi w Arce wystąpił w 8 meczach Ekstraklasy. Końcówka meczu to ciągłe spoglądanie na zegar i szaleńcze ataki gospodarzy. Arbiter doliczył 6 minut, a Luis Valcarce i Christian Aleman w dalszym ciągu nękali sosnowiecką obronę. Efekt? Dwie żółte kartki, Dominik Jończy i Nicolas Korzeniecki. Na całe szczęście dla Zagłębia to były ostatnie negatywne akcenty tego spotkania. W 96 minucie sędzia Trochimiuk kończy to spotkanie, a Zagłębie remisuje 1-1. Udany start w Gdyni, natomiast najlepszym komentarzem do tej rywalizacji niech będą słowa kapitana Macieja Ambrosiewicza. Brawo panowie, ciężki mecz. W zeszłym roku takie przegrywaliśmy. Brawo. Daliśmy serce na wniosku szkole. Ale trzeba cenić. Trzeba cenić. Ile jeszcze? Tak. 4-5. Jeszcze raz, brawo zespół, dobrą drużyną graliśmy dzisiaj, naprawdę dobrą drużyną. Remis nie jest zły, nie da się wygrać, przyjmujemy ten punkt i panowie widzę. Brawo, brawo, brawo!